Witajcie moi drodzy, tutaj kanał Czy to Holiczka i Małgosia z tej strony. Spróbuję Was w dzisiejszym odcinku zachęcić do przeczytania drugiego tomu najlepszych opowiadań Lovecrafta. Dlaczego? Bo ogólnie mówiąc, te opowiadania, wszystkie, a znajdziecie ich tutaj 10, podkreślają taką potrzebę naturalnej ciekawości człowieka i oderwania się od takich, wiecie, ziemskich pewników, od rzeczy pewnych i podkreślają taką małość człowieka, jego ograniczoność, która jest niczym w porównaniu z ogromem jakiejś nieznanej otchłani i tego całego świata tajemniczego wokół nas, którego istnienia pewny był pisarz, a przynajmniej w taki sposób pisał, że wydawało się, iż właśnie to go interesuje, to wszystko, co nieodkryte, nieznane i bardzo, bardzo tajemnicze. Kochani, pierwszym opowiadaniem w tym tomiku jest Piekielna ilustracja. I tak nazwa i tytuł właściwie bardzo wiele mówi o treści opowiadania. Więc powiem Wam tylko bardzo, bardzo krótko, że główny bohater, chroniąc się przed straszną, ogromną ulewą, w starej, opuszczonej chacie znajduje pewną starą księgę. Następne wydarzenia przybierają bardzo niepokojący obrót. W tym opowiadaniu czuć, że zbliża się coś bardzo, bardzo złego i że ono prawdopodobnie dobrze się nie skończy. Kochani, kolejne opowiadanie to jest Reanimator i tutaj ciekawostka odnośnie podejścia samego autora do niego. Otóż Lovecraft bardzo był z tego opowiadania niezadowolony. Ono było publikowane w takich krótkich odcinkach przez 6 miesięcy, co miesiąc jedno, i wydawca sobie zastrzegł, że zawsze koniec tego opowiadania ma być bardzo, bardzo niepokojący i taki, wiecie, wstrzymujący oddech, że koniecznie czytelnik będzie chciał sięgnąć po następny numer, żeby przeczytać go dalej. Pisarz czuł, że tak jakby troszeczkę sprzedał się w tym opowiadaniu, ponieważ nie tworzył do końca w zgodzie z samym sobą, a tak troszeczkę, wiecie, pod publikę i żądania wydawcy. W Reanimatorze mamy do czynienia z dwójką studentów, którzy na starej farmie tworzą pewne takie laboratorium, w którym dokonują różnych makabrycznych eksperymentów. Stopniowo właśnie ta groza z opowiadania na opowiadanie z każdej części po kolei bardzo narasta, dlatego że główny bohater, jeden z tych dwojga studentów, zaczyna po prostu popadać w szaleństwo. Kochani, opowiadanie trzecie Ogar jest o tyle ciekawe znowu, jeśli chodzi o podejście naszego pisarza, że on uważał je kompletnie za kawał śmiecia. Mimo to opowiadanie to gdzieś tam zostało publikowane, a mamy tutaj do czynienia z dwójką głównych bohaterów, którzy na moczarach tworzą takie bardzo odosobnione miejsce tylko dla siebie, mieszkają tam sami i to można tak najbardziej określić dwoma słowami, że tworzą takie muzeum śmierci. Pewnego dnia zabierają starożytny amulet znaleziony na cmentarzu, nie zdając sobie sprawy tego, że najprawdopodobniej przebudzili olbrzymie zło. Następne opowiadanie ma dla mnie bardzo ciekawy tytuł, ja lubię takie klimaty, bowiem jest to Przeklęty dom. W tym opowiadaniu dwóch śmiałków postanawia spędzić noc w opuszczonym starym domu, który, jak sama nazwa wskazuje opowiadania, jest prawdopodobnie przeklęty. W tym domu w tajemniczych okolicznościach zmarło ponoć bardzo wiele osób. Kolejne opowiadanie pod tytułem Koszmar w Red Hook to taka troszeczkę historia pojedynczego policjanta z Nowego Jorku, który w traumatycznych przeżyciach prowadzi śledztwo i w tym śledztwie, kochani, pozornie nic nie trzyma się kupy. I tu znowu ciekawostka, wielu badaczy i analityków, takich, wiecie, krytyków literackich odkryło, że w tym opowiadaniu bardzo mocno przebija się taki, no niestety, manifest rasistowski Lovecrafta. Kolejne opowiadanie, Zimno, również w swoim takim prologu, ogólnie w przedmowie do tego całego zbioru opowiadań, mówi nam pewną ciekawostkę. Pisarz, kochani, cierpiał na bardzo dziwne schorzenie, mianowicie okropnie źle znosił zimno. I to, wiecie, nie tak jak każdy z nas, że po prostu miał, nie wiem, drżenie i że uważał chłód za bardzo nieprzyjemny, a lubił ciepło, tylko on miał takie objawy już bardzo poważne, typ, że z czasem zaczęło bardzo mocno walić mu serce, tudzież z trudem oddychał, a nawet czasami zwracał jedzenie. To jest, kochani, opowiadanie o takim tajemniczym, samotnym sąsiedzie, który nigdy nie wychodził z domu, i okazało się, że trzyma w swoim mieszkaniu maszynę chłodzącą. Po co? No to już musicie przeczytać sami.
Kochani, kolejne opowiadanie to już właściwie jest takie kultowe, ponieważ sam tytuł wnosi, o czym będzie mowa. To opowiadanie nosi tytuł Zew Cthulhu. To jest oczywiście cały motyw tego pojęcia, który wiążemy z nazwiskiem Lovecrafta, ponieważ on właśnie jest jakby prekursorem tej całej mitologii Cthulhu. To jest wielki taki świat, który związany jest, jak już mówiłam Wam w poprzednim vlogu, jeśli chodzi o tą pierwszą część opowiadań, właśnie z całym takim mitem tego świata, a więc zatopionego miasta gdzieś tam na dnie oceanu, i w tym mieście jest zatopiony taki ni to bożek, ni to tajemnicza istota, troszeczkę połączenia ośmiornicy ze smokiem i taką karykaturą człowieka. I są oczywiście cała grupa wyznawców, którzy uważają, że ta istota to jest ktoś, kto powinien władać na ziemi i to jest tylko kwestią czasu, kiedy po prostu on ponownie zasiądzie na tronie ludzkości. W opowiadaniu Zew Cthulhu mamy dziwną taką płaską rzeźbę, którą odziedziczył nasz główny bohater po zmarłym członku rodziny. I niestety ta płaskorzeźba pociąga za sobą serię straszliwych, horrorowych, niepokojących snów. Z czasem okazuje się, że takich dziwnych, tajemniczych figurek było po prostu więcej. Kochani, w modelu Pickmana mamy tutaj głównego bohatera, który po zaginięciu znanego artysty Pickmana zaczyna badać jego dzieła. No i niestety odkrywa przerażającą prawdę. W kolejnym opowiadaniu pod tytułem Coś na progu, a więc przyznacie kolejny tajemniczy tytuł, poznajemy głównego bohatera, który tak jakby nam się spowiada i opowiada o tym, że dokonał pewnego mordu. Zabił pewnego człowieka, Edwarda niejakiego, i opisuje nam jakby, dlaczego dokonał tej zbrodni. Kolejne opowiadanie, Duch Ciemności, to znowu ciekawostka. Mianowicie Lovecraft miał takiego swojego przyjaciela, również pisarza, Roberta Blocha. I kiedyś ten Robert Bloch uczynił go jednym z bohaterów jego własnych opowiadań i go uśmiercił. I później właśnie wszyscy ci zwolennicy Lovecrafta powiedzieli, zaczęli go namawiać, słuchaj, skoro ten Bloch uśmiercił ciebie, ty zrób to samo. Uczyń w swoim opowiadaniu właśnie głównym bohaterem swojego przyjaciela Roberta. Duch Ciemności opowiada nam właśnie historię Roberta Blocha, który postanawia zgłębić tajemnicę starego opuszczonego kościoła i po prostu udaje się w samotności w pojedynkę, aby ten kościół zwiedzać. I tutaj pojawia się bardzo trudne kolejne pojęcie, mianowicie trapezoedr. To jest po prostu taki wielki, czarny, okropny, niepokojący wielościan, który jest zawieszony u sufitu. Jest on w tym kościele, a co on oznacza, z czym się wiąże, to już musicie, kochani, przeczytać sami, aby się tego dowiedzieć. Kochani, no mam nadzieję, że na tyle Wam powiedziałam mało i tak naprawdę w każdym opowiadaniu liznęłam tylko czubek góry lodowej, po to, żebyście mogli właśnie być zaciekawieni, poczuć tą atmosferę, ale oczywiście to, jak pisarz pisze, w jaki sposób, jak oryginalny ma styl, no to już trzeba, żeby to poznać, trzeba po prostu poznać jego dzieło. Przede wszystkim chciałabym zwrócić Wam uwagę na to, że te motywy i pomysły są tak naprawdę bardzo ciekawe. Ale nużący i trudny jest styl pisania. Tutaj czuć wybija się taka, wiecie, staroświeckość, starodawność. On jest często taki mozolny, rozwlekły, bardzo, bardzo opisowy. I niestety na swój sposób męczący w czytaniu, bo tu jest bardzo dużo analogii, bardzo dużo jakichś przypisów. I tak jak mówię, ja miałam zawsze takie wrażenie po przeczytaniu na przykład, nie wiem, 38-stronicowego opowiadania, że tą historię można by opisać na 3 stronach. Bo tam generalnie nie dzieje się dużo. W każdym opowiadaniu, jak widzieliście i słyszeliście, jest na przykład jeden, góra dwóch bohaterów i to, co im się przydarza, jest jakimś takim, no, jednym wydarzeniem zazwyczaj, które ma jakąś konsekwencję. I tak na przykład dla mnie najlepsze opowiadanie, które... Najlepsze dwa mam opowiadania z tego tomu, to jest przede wszystkim Zimno oraz Piekielna ilustracja, ale także podobało mi się dosyć Coś na progu, ponieważ akurat temat, który poruszany jest w tym opowiadaniu, a o którym nie mogę Wam powiedzieć, był dla mnie taki najbardziej, no, fascynujący, zaciekawiający, przy czym ten akurat motyw w żadnym z innych opowiadań się nie pojawił, a większość tych motywów niestety była podobnych w tych wszystkich opowiadaniach. Z kolei najgorszymi opowiadaniami dla mnie
Był niestety przeklęty dom, który z tytułu bym faworyzowała jako jeden, który na pewno mi się spodoba, no ale okazało się, że właśnie niestety przeklęty dom był, słuchajcie, tak nudny i tak długi, i jeszcze na końcu miał taką szczegółowość opisów przypominającą jakieś dane statystyczne, wręcz wykazy, akty zgonu, ślubów, że no niestety, nie mogę powiedzieć, że to opowiadanie mi się podobało. I również za bardzo chaotyczne uważam opowiadanie Zew Cthulhu, które no jest takim właśnie tym kultowym. Jeśli natomiast chodzi ogólnie o ten główny motyw tej całej mitologii i ten główny świat, z którym kojarzymy tego pisarza, to uważam, że jest to wielki plus no, wszystkich tych opowiadań, i tomu pierwszego, i tomu drugiego. Jest to tak rzeczywiście fantastyka, można powiedzieć, no, pełną parą. I w dodatku ona ma motywy grozy, motywy horroru, więc jeżeli ktoś lubi się bać i lubi opowiadania, które w większości raczej dobrze się nie zakończą, trzymają w napięciu, to myślę, że to będzie właśnie taki klimat lovecraftowski, który przypadnie Wam do gustu. Każdy musi wyrobić sobie, wiecie, opinię no, samodzielnie. Ja podsumowując, muszę powiedzieć, że była to dla mnie taka rozrywka średniego typu. Na pewno doceniam to, że tutaj było aż 10 opowiadań, a w tym pierwszym tomie tylko 4, bo rzeczywiście ja wolę jednak jeszcze krótsze formy niż takie rozwlekłe, długie opowiadania. I również za duży plus uważam w tym akurat wydaniu, że znowu pojawiły się ilustracje, ale nie takie obrazki, wiecie, wymyślone, tylko po prostu zdjęcia. I są to zdjęcia, które właśnie pochodzą z czasów, w których żył pisarz i często obrazują nam miejsca, w których on przebywał. Tu nawet, o zobaczcie, jest jakaś mapa, też jakaś zdobyta pewnie w jakimś, nie wiem, urzędzie statystycznym. Jest tu dużo przypisów, wiadomo skąd te zdjęcia wszystkie się biorą. I bardzo dużo jest tutaj zdjęć cmentarzy. W ogóle motyw cmentarzy uznawany za motyw właśnie grozy jak najbardziej się tutaj często przywija faktycznie w tym tomie. Także, kochani, no polecam Wam, jeśli ktoś nie zna jeszcze tego pisarza, jeśli chciałby poznać, troszeczkę posmakować takiej właśnie fantastyki starszej, zobaczyć taki starodawny styl pisania, staroświecki, który w tamtym czasie na pewno był bardzo nowoczesny, prekursorski i oryginalny, ale myślę, że do dzisiaj, jeśli chodzi o ten Zew Cthulhu, to właśnie ta cała mitologia, ten wymyślony świat, legendy, no po prostu kreowanie sposobu myślenia, to całe podejście, ta misja, żeby, wiecie, ten cały kult tych wyznawców, żeby tego swojego władcę, te dawne istoty, żeby powróciły do władzy, to jest to na pewno coś bardzo oryginalnego i myślę, że no, motyw taki, który świadczy o wielkiej wyobraźni pisarza i to trzeba mu oddać, że faktycznie jeśli chodzi o wyobraźnię, no to tutaj jest sporo takich pomysłów, na które my byśmy prawdopodobnie sami nie wpadli. Polecam Wam serdecznie dla tych, którzy lubią fantastykę. Dlatego, kto chce coś spróbować, no to polecam tom pierwszy, o którym mówiłam we vlogu, jednym z poprzednich vlogów. Tutaj napiszę, jaki to był numer vloga. No i tyle, kochani. A ja już przystąpię znowu do, ponieważ to był dla mnie taki przerywnik, taka odskocznia od normalnej, jakby nowocześniejszej dzisiejszej prozy. I sięgnę teraz po książkę, która nie wiem, czy do końca jest kryminałem, ale na pewno należy ta pisarka, którą będę teraz czytała, do ulubionych pisarek i za którą bardzo cenię. Jest to polska pisarka i nazywa się Joanna Bator. To tak trochę, żeby uchylić rąbka tajemnicy, kogo dzieło będę Wam recenzowała i zachęcała do czytania w następnym vlogu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bardzo Wam dziękuję. Nie wiem, czy przy montażu tego filmiku będzie już tak, że będę miała 100 subskrybentów. Jeśli tak, to bardzo serdecznie witam i dziękuję tej osobie, która jako setna zasubskrybowała mój kanał. Jeśli nadal widzicie, że jest tych osób 99, to oczywiście też Wam bardzo wszystkim dziękuję za to, że mnie zasubskrybowaliście, za to, że mnie oglądacie. No i postanawiam oczywiście dalej prowadzić ten kanał. Moja miłość do czytania trwa nieprzerwanie, leje się właśnie wartkim strumieniem. Bardzo dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, pozdrawiam. No i czekam na tego setnego subskrybenta bądź subskrybentkę, która być może niedługo się pojawi. Zachęcam Was bardzo, dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia, kochani, już niedługo w następnym vlogu. Thank you.